Wojtek z Ostrołęki, który od początku naszych spotkań jest. Zresztą pewnych rzeczy nie można mówić, ale tyle spotkań razem, modlitwy i błogosławieństwa i te lata, one bardzo wiele zmieniły. Wojtek, oddaję Ci głos. Zakład, długi podawałem, na to długi było około 10 milionów na tą chwilę. Następnie dom, który był na sprzedaż, był do samej puste mury. Wróciliśmy, to zamieszkaliśmy do. W obecnej chwili zakład chyba mam tą samą podróżową, wspólnie też tego nie mam. Więc może bym też zgłosił jeszcze raz. Wszystko straciłem, nic nie miałem, kupę długów. Kiedy przychodziłem do Pana Boga, codziennie się modliłem modlitwę taką prostą, zwykłą. Ojcze nas, zdrowaś Marii, wierzę w Boga. Nie będąc jeszcze na tym drodze, nie wiedząc tego, co zrobię, więc Boga tylko, żeby pozwolił mi podawać długi. Oddawałem te długi, urodziło się dziecko, dom umiał na sprzedaż, wykończyłem, zamieszkałem, firma była nie moja, odzyskałem długi, wszystkie pospłacałem. Zacząłem mieć takie fajne, super życie i po 12 latach w tym roku na jesieni otworzyłem Pismo Święte, jak praktycznie co dwa dni, to robię co trzy dni, co się nie różnie. Dostałem takie słowa: to mnie przychodziłeś, gorliłeś, modliłeś, ja się wysłuchałem, miałeś szczere, czyste intencje. Chwała Jezusa. Brawa dla Jezusa. Teraz jaka obecna sytuacja? No, obecną sytuację została wygląda bardzo dobrze. Licznie nie ma problemów. Ufność jest bardzo duża. Jeżeli coś nie wychodzi, dalej się modlę, ufam, że Pan Jezus przyjdzie w tym wszystkim. Z każdego złota wyprowadzić dobro, to musimy mieć ufność. Jeżeli mamy jeszcze jakiś kłopot, nie idźmy do sąsiada, innego człowieka, nie narzekajmy, nie bidulmy. Nasze narzekanie, nasze bidule jest nic innego, jak mój chat do diabła, diabeł ręce zadziera i cieszy się, że nam się wyjdzie, że nam jest źle. Zaufamy do Bogu, posiedzimy, poczekamy, pomodlimy się. Nie ma możliwości, Pan Bóg musi przyjść, musi to pozostawić. To Pan Boga jest wszystko absolutnie możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko my ludzie często tak pozwoliłobyśmy się mieć, no już, no teraz, no może tak, a tak byłoby w ogóle lepiej. Nie, jeżeli poczekamy, Pan Bóg może nam to dużo, dużo lepiej. W życiu kilka razy powiedziałem nie, no to ja tak na początku kiedyś świętych ufności, ja to sam poukładam. Tak, poukładałem. Zawsze źle.
Jak mi mógł tyle, co mogę powiedzieć, w jego zakładzie nie wiem ile osób, ale w każdym razie mówi, dba o to, żeby byli życzliwi dla siebie, żeby nie mówili brzydkich słów, prawda? No i jest taki pokój, prawda, w twoim zakładzie. Słuchajcie, z 10-milionowych długów byś pospłacać, z nałogów, które towarzyszyły wojskowi, alkoholizm, potem przyszły depresje, stracił wszystko, potem się rodzi jedno dziecko, teraz drugie i zaufał Bogu. Czyż nie są to cuda i dzisiaj daje pracę wielu ludziom? Bóg działa, Bóg kocha, Bóg przychodzi, tylko jak mówił 10 lat, wierny modlitwie. Jeśli tak, to się pytamy się, dlaczego tak, dlaczego Panie Boże, jak to upadło, dlaczego mi tak się wydarzyło, dlaczego mi tak leczyło, tak mi nie dobrze. A teraz każdego dnia nie ma dnia, żeby mieć nikogo za to upadło, żeby Panie Boże był dzięki tej upadłości Ciebie odnalazł. Więc nie się... Dziękuję bardzo za to imię.